Nowotarskim metoda na wnuczka znów w obiegu, szantaż emocjonalny skuteczny jak nigdy dotąd. W Nowotarskim znów biorą na wnuczka, policja apeluje o rozwagę. Metoda na wnuczka ożyła w regionie Podhala. Stare i sprawdzone chwyty okazują się nadal skuteczne. Nabierają się młodzi i starzy. Emocjonalne podejście do sprawy z pewnością naraża na straty. To też policja apeluje do wszystkich o rozwagę. Mechanizm jest prosty, mówi rzecznik nowotarskiej policji, starszy aspirant Roman Wolski. Przestępcy posługują się różnymi legendami i metodami mającymi uwiarygodnić ich jako członków rodziny osób pokrzywdzonych. Cały proceder inicjowany jest rozmową telefoniczną sprawcy, pełniącego rolę tzw. telefonisty. Bazą działania jest książka telefoniczna. To w niej wyszukiwane są osoby o imionach, które można przyporządkować do osób starszych. Potem dzwonią pod wytypowany numer telefonu. Najchętniej wybierają numer stacjonarny. Rozmowa prowadzona jest z zastosowaniem technik socjotechnicznych, by oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową. W rozmowie telefonista prosi o udzielenie pilnej pożyczki, stosując różnorodne opowieści. Policjanci z grupy operacyjnej tak sklasyfikowali przebieg rozmów z podziałem na różne stosowane chwyty. Na maklera inwestycje giełdowe. Telefonista mówi, że znajduje się w biurze maklerskim i pilnie potrzebuje pieniędzy na inwestycję giełdową, bo inaczej straci dużą sumę pieniędzy. Po odbiór gotówki wysyła kogoś podającego się za maklera giełdowego. Na wypadek telefonista informuje, że spowodował wypadek samochodowy i pilnie potrzebuje pieniędzy na zapłacenie ofierze wypadku, aby uniknąć wezwania policji i rozprawy sądowej. Na porwanie rolę telefonisty pełni kobieta podająca się za córkę lub wnuczkę, informując, że została porwana i musi zapłacić okup. Na dług znajomemu telefonista informuje, że zaciągnął u znajomego pożyczkę i w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem tamtej osoby musi szybko zwrócić dług. Następnie po odbiór pieniędzy od oszukiwanej osoby przychodzi rzekomy znajomy, który potwierdza swoją ciężką sytuację finansową. Na zakup nieruchomości lub ruchomości telefonista informuje, że jest w trakcie dokonywania bardzo korzystnej transakcji, na przykład u notariusza, i pilnie potrzebuje brakującej kwoty na jej sfinansowanie. Zdarza się, że telefonista nie wykazuje żadnego celu, na który potrzebuje pieniędzy, lecz niemal zawsze prosi o dyskrecję wobec innych członków rodziny. Zapewnia także o bardzo szybkim i osobistym zwrocie gotówki. Często oprócz gotówki waluta polska i zagraniczna sprawcy nakłaniają osobę oszukiwaną do wydania im również wartościowej biżuterii. Kiedy oszustowi udaje się nakłonić osobę pokrzywdzoną do udzielenia pożyczki, informuje, że nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy i podaje sposób przekazywania gotówki lub kosztowności innej osobie. Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie widziała oszusta po raz pierwszy w życiu. Z danych policji wynika, że osoba oszukiwana najczęściej przekazuje pieniądze obcej osobie, która pełni rolę tzw. odbieraka. Sprawca ten podaje się za dobrego znajomego rzekomego wnuczka lub inną zaufaną osobę, np. maklera giełdowego, pracownika banku lub sklepu. Odbierak po przybyciu do oszukiwanej osoby przekazuje telefon komórkowy, umożliwiając w ten sposób ponowną rozmowę z rzekomym wnuczkiem, co ma dodatkowo uwiarygodnić konieczność przekazywania pieniędzy. Pamiętaj, nie dzwoń z telefonu odbieraka. To kolejny sygnał, że jest coś nie w porządku i należy natychmiast powiadomić policję. Gotówka i kosztowności przekazywane są w miejscu zamieszkania oszukiwanej osoby albo na ulicy bądź w placówkach bankowych. Zdarza się, że sprawcy przyjeżdżają po swoje ofiary taksówkami, z którymi razem jadą na przykład do banku w celu dokonania przelewu i pobrania gotówki. Pożyczki na prośbę telefonisty mają również formę przelewów bankowych na podane konta przelewów błyskawicznych, usługa Poczty Polskiej, jak również przelewów za pośrednictwem instytucji przekazujących pieniądze na odległość, np. Eastern Union. Oszukiwana osoba dokonuje przelewu na rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy, czyli osoby, które za drobną opłatą zakładają rachunki bankowe na swoje personalia, po czym udostępniają je oszustom. Udostępniają im także karty bankomatowe z kodami PIN.
umożliwiając łatwe podjęcie gotówki. Pieniądze z takich rachunków wypłacane są natychmiast po zrealizowaniu przelewów przez oszukiwaną osobę. Na tzw. słupy z reguły są wybierane osoby bezdomne. W przypadku przelewów dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Eastern Union, oszust, tzw. telefonista, dzwoni i namawia osobę oszukiwaną do podjęcia kodu umożliwiającego oszustowi natychmiastowe podjęcie pieniędzy w dowolnym urzędzie pocztowym lub placówce Eastern Union. Po wyłudzeniu pieniędzy telefonista, chcąc zyskać na czasie, telefonicznie potwierdza odbiór gotówki i kolejny raz zapewnia o bardzo szybkim i osobistym zwrocie pożyczki. Takie zachowanie powoduje, że oszukani uświadamiają sobie fakt, że padli ofiarą przestępstwa dopiero, gdy nie następuje zwrot pieniędzy w obiecanym terminie. Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń telefonicznych w krótkich odstępach czasu w celu wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają też utrudnić osobie poszukiwanej nawiązywanie kontaktu z członkami rodziny, rzekomo proszącymi o pomoc finansową. Gdy osoba oszukiwana ma wątpliwości co do tożsamości dzwoniącego, oszuści bardzo często stosują szantaż emocjonalny, płaczą, błagają o pomoc lub pozorują torturowanie po rzekomym porwaniu. Mój serwis.blogspot.com